pokonał. Zespół z Luksemburga 3-0, ale wstrzymają się na chwilę. Majewski, rzut rożny, dośrodkowanie Majewskiego. I pierwsza bardzo groźna sytuacja pod bramką Vardaru. Dobrze główkował grający z numerem 14 Aleksander Wukowicz i niewiele brakowało, aby macedoński bramkarz Zekir został pokonany po raz pierwszy. Raz jeszcze powtórka do środkowania Majewskiego. Walka w środku pola. Zamieszanie i jest bramka! Bardzo szybko legioniści zdobywają prowadzenie, a zdobywcą bramki Cezary Kucharski. Bardzo ważny moment tego spotkania. Już w drugiej minucie meczu Legia prowadzi na stadionie w Skopie 1-0. Raz jeszcze popatrzmy. Tu walka Marka Jóźwiaka i ładna przewrotka Cezarego Kucharskiego. Zekir bez szans. Znakomity początek warszawskiej drużyny. Legia prowadzi z Vardarem Skopie w drugiej minucie tego meczu 1-0. W 34 minucie pierwszej części tego spotkania Legia w dalszym ciągu prowadzi z Vardarem Skopie 1-0. Przypomnę, w drugiej minucie zdobywcą jedynej jak na razie bramki dla warszawskiej drużyny. Ten właśnie gracz, który próbował teraz podawać do Tomasza Kiełbowicza, Cezary Kucharski. Kiełbowicz. Doskonałe podanie do Kucharskiego, szansa dla warszawskiej drużyny. Kucharski, Jachaja i proszę Państwa, 2-0. Wreszcie być może, że ta bramka pozwoli uwierzyć we własne siły napastnikowi warszawskiej drużyny. Ale trzeba podkreślić znakomite zachowanie i Tomasza Kiełbowicza. Popatrzmy raz jeszcze, tu Kiełbowicz. Lekkie podanie do Cezarego Kucharskiego. I Cezary Kucharski wydawało się, że jest w wybornej sytuacji do oddania strzału. Ten jednak podaje do Jachaja. Jachaja spokojnie przyjmuje i w 35 minucie tego spotkania warszawska Legia prowadzi 2-0. Radość warszawskich kibiców na stadionie w Skopie. I myślę, tych, którzy oglądają naszą transmisję z dzisiejszego spotkania, raz jeszcze realizator pokazuje nam tę bramkę Musa Jachaja i 2-0 dla warszawskiej Legii. Zekira, Dudek do szali, ale trochę niedokładne podanie. Musiał ślizgiem walczyć o tę piłkę. No a teraz mogło być niebezpiecznie pod naszą bramką. Na szczęście nie trafił w piłkę. Ale w dalszym ciągu nie koniec akcji. Bramka. Niestety, proszę Państwa, niewykorzystane okazje lubią się mścić. Ten, który wszedł na boisko w drugiej części tego spotkania, Ristowski. Mogliśmy przed chwilą prowadzić 3-0, a tymczasem w 62 minucie tego spotkania, po tej właśnie akcji, tu Oliveira jeszcze nie trafił w piłkę, ale do końca utrzymał się przy piłce. Podanie w kierunku Ristowskiego, Wukowicz. Ślizg nieudany, Ristowski jednym zwodem minął Wukowicza i spokojnie Jacek Magiera, Tomasz Kiełbowicz, Adam Majewski i okazja, Tomasz Kiełbowicz, Cezary Kucharski, Świtlica i 3-1. Proszę Państwa, bardzo ładnym akcentem kończą ten mecz piłkarze warszawskiej Legii. Przykład bardzo ładnej zespołowej akcji warszawskiego zespołu, ale czy ta bramka będzie uznana? Przez chwilę wydawało mi się, że jeszcze sędzia mógł sygnalizować pozycję spaloną, ale oczywiście wszystko było w porządku. Stanko Świtlica otrzymuje podanie od Cezarego Kucharskiego. Nie mogło być mowy o spalonym, bo tu był jeszcze grający z szóstką Dimow. Nie można rywalowi dać okazji do tego, aby jeszcze zniwelował tę różnicę. Proszę Państwa, kończy się spotkanie warszawskiej Legii z Vardarem Skopie. No i zobaczymy, kto zdecyduje się na uderzenie. Adam Majewski, Tomasz Kiełbowicz, rzutka w pole karne i bramka! Jest 32 minuta spotkania. Warszawska Legia obejmuje prowadzenie. Bardzo ładnie rozegrany rzut wolny. Za chwilę będziemy mieli okazję raz jeszcze obejrzeć powtórkę. Tomasz Kiełbowicz, Dariusz Dudek i Cezary Kucharski finalizuje akcję warszawskiej drużyny. Od 33 minuty meczu Legia po bramce niezawodnego kapitana warszawskiej jedenastki prowadzi 1-0. My oglądamy powtórki z różnych ujęć. Ale zbyt agresywny rzut wolny dla macedońskiego zespołu. Oliveira,
No dał się ograć znowu Dudek Oliveira, bardzo niebezpiecznie i wyrównanie. Dość niespodziewanie w 51 minucie po strzale Oliveiry Vardar Skopje wyrównuje. Za chwilę zobaczymy raz jeszcze tę akcję. Dał się łatwo ograć Dariusz Dudek. Tutaj proszę, przyjęcie piłki, Dudek nie sięgnął. No i w dziecinny sposób ograny Marek Jóźwiak. I dość niespodziewanie na początku drugiej części tego spotkania Vardar Skopje wyrównuje. Bardzo łatwo ograny Marek Jóźwiak, Oliveira sam na sam. No i Stanew bez szans. 51 minuta meczu, 1-1. Ale to podanie Magiery już teraz do Majewskiego znacznie gorsze niż ta poprzednia interwencja. Teraz okazja dla Vardaru. I proszę Państwa, no o krok od zdobycia drugiej bramki zespół Vardaru. Dość niefrasobliwa postawa warszawskich obrońców w tej drugiej części tego spotkania. Zobaczmy raz jeszcze. Bardzo łatwo, jednym prostopadłym podaniem oszukali Macedończycy warszawską obronę. No i popatrzmy raz jeszcze. Gdyby Dejan Rystowski był nieco bardziej dokładny, to mielibyśmy sensację na Łazienkowskiej. Warszawska Legia w rewanżowym meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów tylko zremisowała z Vardarem Skopje 1-1. I będzie rzut wolny. Popatrzmy na tę sytuację, to Omeliańczuk faulował Saviolę. Mendieta z boku, tutaj Frank de Boer, który lubi wykorzystywać takie sytuacje. No i w tym momencie to powiedziałem, 1-0 dla drużyny Barcelony. Lubi, bo słynie z tego Frank de Boer, że właśnie strzela z rzutów wolnych. Troszkę zaspał Stanew tutaj. Nie zareagował nikt w murze. Mniej więcej od 8 minuty 1-0 dla Barcelony. Popatrzmy. Nie był szczelny ten mur. Troszkę spóźnił się z interwencją Stanew. I po błędzie legionistów z pozoru niegroźna sytuacja, pewnie wykorzystana przez Franka de Boera. No ale wiadomo, że też kibice Katalonii stęsknili się za grą Barsy. Tymczasem znowu groźnie, stały fragment, znowu Xabi, Frank de Boer. Tym razem mam nadzieję, że to ustawienie muru będzie bardziej szczelne. Frank de Boer, Xabi. No i znowu sporo szczęścia. Co będzie widać w powtórce. Słupek. Najgroźniejsza Barcelona ze stałych fragmentów. Wychwycił strzał Kleifert. Kiełbowicz. Okazja Legii. Oby teraz dłużej tylko porozgrywali. Wukowicz ładnie. Wróblewski, Wróblewski! A jest okazja! Kucharski ponad bramką! Świetna okazja była Legii. Powtórce będzie można to spokojnie prześledzić, ale miał ją najpierw Radek Kucharski. Popatrzmy, wyszedł sam na sam z bramkarzem Valdesem. Ten zdołał odbić, a to już nie uchwycił tego, który uderzał realizator, a był nim Kucharski. A tymczasem groźnie. Riquelme, słupek, bramka, ajajaj. Szkoda, szkoda. Zasłużyła na tę bramkę Barsa w ilości sytuacji, które stworzyła, ale teraz zabrakło szczęścia Legii i Stanewowi. Za to wielkie umiejętności pokazał Riquelme.
To jest ta 150. bramka, o której marzyli gracze, działacze i kibice Barcelony, o której myśmy nie marzyli. Na którą, jak powiedziałem, Barcelona zasługiwała, no ale teraz też przy tym strzale Riquelme miał sporo szczęścia. To chyba ostatnia akcja tego meczu. Przydałoby się dokładne przypilnowanie i zakończenie tego spotkania nikłą porażką, bo jak mówiłem, nie brak było obaw o to, że powtórzy się sytuacja z Walencji. Stanew niestety. Brak koncentracji i Cocu strzelcem trzeciej bramki. Zapowiedzi zostały zrealizowane. Cocu był tym, który mówił, wygramy 3-0. Szkoda, bo 10 minut przed końcem zabrakło koncentracji, a szczególnie w tych ostatnich sekundach. Teraz nie było wprawdzie rzutu rożnego zasłużonego dla Barcelony, ale w niczym to nie zmienia faktu, że nie zdołali pokryć piłkarze Legii Cocu. 90. minuta, Cocu 3-0. No i z tych marzeń, o których mówił Maciej Dowbor, myślę, że pozostaje niewiele. Ale na rewanż zapraszam. Legii dziękuję za walkę, a Barsie gratuluję wygranej, w pełni zasłużonej, bo była lepsza, o czym wiedzieliśmy przed meczem, a potwierdziła to w dzisiejszym spotkaniu. Majewski i Vukovic. Długo dochodzę do formy z poprzedniego sezonu, mówił Łukowicz. Kiełbowicz, okazja, Kiełbowicz! Ależ najlepsza sytuacja dla Legii w tym meczu. Najlepsza do tego, by prowadzić 1-0. Chyba najładniejsza akcja i troszkę dokładniej, a byliby tutaj wszyscy pełni szczęścia. Ładne zagranie Łukowicza, prostopadłe, wyszedł na wolne pole. Tomek Kiełbowicz, słuszna decyzja, no i zabrakło trochę precyzji. Kleifert, Fernando Navarro, Kleifert i Juziak. Poradził sobie tym razem Kleifert, groźna akcja Barcelony. Kleifert pole karne, rzut. Karny. Jedyny raz Juźwiak nie upilnował Kleiferta. No to właśnie ten moment, kiedy Kleifert przedarł się i faul Jacka Zielińskiego. Przed szansą strzelenia bramki stanie Mendieta. Stanew i Mendieta. 68. minuta. Mendieta i 1-0 dla Barcelony. W tej drugiej połowie przewaga umiejętności widaczniała się coraz bardziej. Zaczyna się liga. Miała zapas 3 bramek z pierwszego spotkania. Od 68 minuty powiększyła tę przewagę, strzelając bramkę. Przypomnę, z rzutu karnego Mendieta. I kolejna żółta kartka. Druga żółta kartka dla niego, tym samym czerwona. No i niestety kończyć będzie Legia w 10. No właśnie, za to złapanie za koszulkę. Taki głupi faul, bo nie było zagrożenia. I koniec. Starali się jak mogli, a na ile mogli, to widzieliśmy. Podziękowania za zaangażowanie. Brawa dla Barsy za potwierdzenie klasy, umiejętności. No i wypada w tym momencie życzyć Barcelonie, oby jak najdalej zawędrowała w Lidze Mistrzów.